14 listopada na terenie gminy Goleszów cieszyńscy policjanci rozdawali elementy odblaskowe w ramach akcji Świeć przykładem. Dzisiaj kolejna edycja akcji Świeć przykładem, noś odblaski, która ma sprzyjać poprawie bezpieczeństwa szczególnie pieszych uczestników ruchu drogowego, właśnie szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie zmrok zapada dużo wcześniej, robi się ciemno. Często ta widoczność przez warunki atmosferyczne jest ograniczona, więc w związku z tym kolejna odsłona tej akcji, tak żeby promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie pieszych uczestników. Dzisiaj działamy na terenie gminy Goleszów, zaczęliśmy w Goleszowie, teraz jesteśmy w Barzanowicach, za chwilę Dzięgielów, potem Puńców, Godziszów i na końcu Kisielów, także całe działania dzisiaj na terenie gminy Goleszów. Jest to kolejna gmina, którą tutaj wspólnie z Radnym Bielsko realizujemy. Plan jest taki, żeby tych punktów, tych gmin odwiedzić jak najwięcej. Myślę, że każdy element, każdy jeden rozdany odblask wpływa na to, jeżeli jest oczywiście noszony, nie wyląduje w szufladzie, w biurku. Jeżeli jest odpowiednio noszony, to myślę, że każdy jeden odblask wpływa na bezpieczeństwo każdego jednego uczestnika ruchu drogowego, jeżeli jest on widoczny, jest on ubrany. Ciężko też zmierzyć, czy tych zdarzeń jest mniej. Niestety prawda jest taka, że te zdarzenia w tym okresie jesienno-zimowym cały czas występują, natomiast nadzieją naszą i działania skupiają się na tym, żeby tych zdarzeń było jak najmniej, żeby poprawić to bezpieczeństwo właśnie poprzez ten mały, niepozorny element blaskowy. Tutaj działamy wspólnie przede wszystkim z Radiem Bielsko, ale działamy z OSP w każdym sołectwie, działamy też z ratownikami medycznymi, działamy my jako policja. Wszystko to, żeby tak naprawdę wszyscy my działamy w kierunku bezpieczeństwa, więc wszystkie te służby wspólnie tutaj w komitywie działają w tym kierunku, żeby to bezpieczeństwo było jak najbardziej promowane. I dziękuję od razu wszystkim, przy okazji wszystkim tym służbom, że tutaj wspólnie z nami promują te działania profilaktyczne i wspomagają nas przy realizacji tej akcji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.